Kolejnym naszym gościem i prelegentem będzie posłanka na Sejm Rzeczpospolitej, pani Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15. Brawo! Kukiz, brawo! Witajcie, kochani. Dzisiaj przede wszystkim podziękowania za czujność. Czujność nie pierwszy raz, bo to nie jest tak, że pierwszy raz próbuje ograniczać się nam wolność jakąkolwiek, ale wolność w internecie jest tą wolnością, o którą no, trzeba walczyć i trzeba cały czas pamiętać, że zawsze, zawsze władza będzie miała zakusy, dlatego że to jest prawdziwa przestrzeń. Przestrzeń do tego, że możemy tam mówić to, co myślimy, możemy dzielić się każdą opinią, każdym faktem. Kochani, słuchajcie, ja jestem parlamentarzystą od całkiem niedawna, ale powiem wam tak, jestem w takim ugrupowaniu, którego nie kochają media, w których w mediach musimy mocno walczyć, bo nie mamy mediów, które moglibyśmy nazwać swoje. Ale jest internet. W tym internecie mamy szansę o tym, aby mówić rzeczy, których w telewizji nie możemy powiedzieć. Nie możemy po prostu tego powiedzieć w radiu. Więc kochani, naprawdę, to, że dzisiaj jest ta garstka, to nie znaczy, że ludzie o tym nie wiedzą. Były już takie zakusy wielokrotnie. Pamiętacie, że wychodziliśmy na ulicę w tej sprawie, ponieważ to jest absolutnie ważna rzecz. Słuchajcie, nie ma innej możliwości mówienia prawdy jak internet. Jeżeli władza jakakolwiek pod osłoną tego, pod przykrywką, pod hasłem, że daje się prawa jakiejś wąskiej grupie albo dba się o nasze bezpieczeństwo, zabiera wolność dużej grupie, a przecież taką grupą są internauci. Wszyscy tworzymy tą społeczność. To jest patologia. Bądźmy czujni, nie dajmy się w to wrobić. Zawsze to kłamstwo, które mówi nam, będziecie bezpieczni, tylko zrzeknijcie się jakich swoich praw, jak i swojej wolności. To jest kłamstwo, kochani, to jest pozoranstwo. Tak nie jest. Nie można sobie na to pozwolić, aby jakiś pretekst, tym razem pretekst chronienia praw autorskich. Są inne przepisy, są inne możliwości praw autorskich chronienia. Jednym ruchem chce się zamknąć buzię. Jednym słowem zamknąć buzię. Zamknąć buzię przez elity ludziom, którzy tak naprawdę nie są ślepi i dobrze wszystko widzą i słyszą. Tylko muszą się mieć dzielić gdzie tymi informacjami. Naprawdę, idziecie stąd. Ja dziękuję organizatorom, dziękuję panu europosłowi, który jest czujny mimo wakacji. Tak, to jest cały czas czujny i nie pozwoli, mam nadzieję, na to, aby cicho było o tym, aby nie było wiadomo w odpowiednim momencie, kiedy będzie procedowane prawo, które nam ogranicza wolność. Proszę was również o to, abyście, tak jak mój przedmówca, pisali, prosili, mówili, apelowali do europarlamentarzystów, ale też również do swoich znajomych, do swoich kolegów, do swoich przyjaciół, aby ten internet, który jeszcze jest wolny, zalać tą informacją, co nam jest szykowane. Udało się dwa razy, uda się trzeci raz. Pamiętajcie, to od was zależy. Dzięki.